Cześć! Jak oszczędnie prowadzić firmę? Tego dowiesz się w materiale. Cześć, nazywam się Mirosław Luber, prowadzę kanał Biznes to My. Cześć, hej, witam Was. Fajnie, że znowu mnie słuchacie. Cieszy mnie to niezmiernie, jak osoby, które oglądają, później do mnie piszą. Fantastyczne sprawy. Jak tu, domyślam się, że jak tu jesteś, to jak zawsze potrzebujesz jakiejś wiedzy, którą postaram Ci się maksymalnie w krótkim czasie i w sposób zrozumiały Ci ją przekazywać. Próbuję mówić normalnym tekstem, żebyście to zrozumieli, o co chodzi. I mam nadzieję, że to do Was trafia. Jeszcze raz, nazywam się Mirosław Rubel i postaram się to wszystko, co wiem, Wam przekazywać. Moje 35-letnie doświadczenie powinno Was tu przekonywać o tym, że mówię i wiem. Słuchajcie, jednym z podstawowych rzeczy prowadzenia biznesu jest też liczenie kasy, a mianowicie każdy potrzebuje wiedzieć, ile zarabia. Ja wychodzę z założenia, że nie należy oszczędzać, ale trzeba zarabiać. Osoba, która oszczędza, wiecznie nie ma pieniędzy. Ale co za tym idzie, to nie znaczy, że trzeba wydawać i wyrzucać pieniądze. Ja robię tak, staram się zarobić pieniądze, ale też liczę, gdzie wydaję i staram się tych pieniędzy nie wyrzucać. Czy jest różnica między oszczędnością, czyli zbieraniem pieniędzy na coś, żeby na przykład pojechać na wczasy, czy oszczędnością w postaci wyrzucania pieniędzy bez sensu, tak? Czyli działania, które robię, powodują, że nie mam oszczędności finansowych. Dla mnie to jest różnica. Dużo osób, które mówią, muszę zaoszczędzić na wakacje, bo zbieram pieniądze na wakacje. Nie, ja mówię, ty nie zbieraj, ty zarabiaj pieniądze. Ty zarabiaj pieniądze, myśl, kombinuj, zarabiaj i być bogaty, dojść do statusu, który jest bogactwo, zdrowie i relacje. Każdy ma takie marzenia, każdy takie potrzeby ma, ja też i to spełniam. A osoby, które zarabiają mało, ciągle oszczędzają, ciągle nie wiedzą, czy pojadą, bo tych pieniędzy nie ma. Zarabiajcie kasę. Druga rzecz, nie wyrzucajcie jej bez potrzeby. Optymalizacja podatkowa, wydawanie pieniędzy w różny sposób powoduje, że te pieniądze możesz wyrzucać łatwiej lub trudniej, tak? Znaczy się, może inaczej, łatwiej może wyrzucać, bo nie myślisz. A jak przemyślane masz wydatki, powoduje to to, że te pieniądze Ci zostają w kieszeni. A jak Ci zostają pieniądze w kieszeni, możesz je wydać na co? Na wakacje, na Twój rozwój i tak dalej. Mój klucz zarabiania pieniędzy jest prosty. To, co zarobię, 100%, 80% reinwestuję w firmę, a 20% konsumuję. Proste, wydatne i wierzcie mi, sprawdza się. Te 80% reinwestowane w firmę powoduje kolejny rozwój, co daje, że te 20% cały czas rośnie i zarabiałem kiedyś coraz więcej. Teraz działa to dokładnie tak samo. Czyli jeśli zarobię jakieś 100 zł, 80 reinwestuję w firmę, a 20 sobie konsumuję. No i kwestia skali, tylko i wyłącznie. Słuchajcie, jeden z podstawowych oszczędności podatkowych moim zdaniem jest prowadzenie spółki w postaci spółki z o.o. Czemu tak? No pamiętajcie jedną rzecz. Spółka z o.o., kiedy ją zakładacie, to jest prosta rzecz. Bierzecie... idziecie do notariusza, czy dzisiaj to może elektronicznie, zakładacie spółkę za 5000 zł kapitału i prowadzicie działalność na tej spółce. Tak samo jak każdy inny, tak? Mówiłem to na niektórych filmikach, więc musicie zobaczyć. Pamiętajcie jedną podstawową rzecz. Tam opodatkowanie jest 9%. 9% do przychodu 2 milionów euro. Czyli firmy małe, średnie lub mikro Świetnie się w tym spełniają, bo słuchajcie, 2 miliony euro to jest około 9 milionów złotych. Przychodu, pamiętajcie, nie dochodu, a przychodu, czyli obrotu, tak? Więc
dochód, który wygenerujecie, opodatkujecie tam na poziomie 9%. Ja często mówię też, że działalność i wszystkie koszty związane z waszym życiem w dużej części może ponieść spółka. Absolutnie w 9% może ponieść spółka. Od leczenia, od zakupów ciuchów, od pojeżdżenia waszym samochodem, kupna samochodem i tak dalej, możecie to wszystko robić na spółce z o.o. Versus, że przykładowo jak prowadzicie to na jednoosobowej działalności gospodarczej, patrzcie, tam macie progi podatkowe. Dzisiaj Nowy Ład proponuje, że tam będzie do 30 tysięcy kwota wolna od podatków. Fajnie, ale czy 30 tysięcy to jest dużo? W skali roku, słuchajcie, to macie, 30 dzielone przez 10, 3 tysiące na miesiąc. Jaki biznes się broni, kiedy ty zarabiasz 3 tysiące na miesiąc przy działalności gospodarczej? Żaden. Od razu potem wpada w 17% podatku i to już jest więcej niż 9%. Spółka z o.o. nie ma takich ulg, ale ona na dzień dobry ma 9%. Dalej powiem, jeśli weźmiecie podatek liniowy, jest 19%. A jeśli dzisiaj na rok 2021 przekroczysz 85 tysięcy, wpadasz w próg podatkowy 32%. Więc na samych podatkach przy działalności gospodarczej, a przy spółce z o.o. patrzcie, jaka jest różnica. Moim zdaniem bardzo mała działalność przy obniżonym podatku ZUS-u, jeszcze jest ten ZUS, pamiętajcie, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, płacicie około 1500 do 2000 zł ZUS-u waszego, tak? Jeśli jest to nowa działalność gospodarcza, no to tam może być 300 zł ten początkowy obniżony przez pół roku, później jest chyba 700 zł i dopiero po dwóch latach te 1500 czy 2000. Notabene Nowy Ład ma wprowadzić, że będą składki zdrowotne, więc ten ZUS znowu wzrośnie. Co za tym idzie? Spółka z o.o. jest tańsza. Możecie to przemyśleć, zastanowić się, czy tak jest, ale zapewniam Was, że tak jest. Wy możecie pieniądze też wyciągać ze spółki z o.o. Tam możliwości wyciągania tych pieniędzy są bardzo, bardzo różne. Niekoniecznie musi za każdy raz płacić dywidendy. Jak będziesz zarabiał bardzo, bardzo dużo pieniędzy, to zapłacisz. Jeśli zapłacisz, że zarabiasz bardzo dużo pieniędzy, to stać się nawet zapłacić tą dywidendę. A dywidenda, pamiętamy, jest zawsze 19%. Innym oszczędnością jest, ale kiedy zakładacie działalność gospodarczą do 26 roku życia. Pamiętajcie, że do 26 roku życia jest zwolnienie podatkowe dla osób, którzy nie mają 26 lat, mogą prowadzić działalność i są zwolnione z podatku. Dalej, jeśli zatrudnicie takiego pracownika i tu się zaczyna ciekawa oszczędność, jeśli zatrudnisz tego pracownika, to ten pracownik może więcej zarabiać, ponieważ nie płaci podatku. Co za tym idzie, ta stawka podstawowa wasza proponowana może być na niższa krajowa 18,30 i człowiekowi tam wychodzi 14 czy 15 zł na godzinę, tak? A w wypadku, kiedy zatrudnicie starszego niż 26 lat, przy 18,30 ta sama osoba dostanie 13,70 na rękę. Patrzcie, jaka jest różnica już w skali tego podatku. Są to oszczędności, które możecie przeliczyć, zastanowić się i myślę, że możecie świetnie wykorzystać ten manewr, czyli zatrudniając pracownika poniżej 26 roku życia. Ciekawym rozwiązaniem też jest to, że jeśli zatrudnicie studenta, to on jeszcze zwolniony z ZUS-u jest. Więc też możecie to wykorzystać i to są kolejne oszczędności w prowadzeniu działalności osobistej. Jeśli ja bym miał wybrać między pracownikiem 26-letnim do 26 lat, a 28, zakładając, że mają podobne umiejętności i nie potrzeba jakichś tam większych wymagań, to chyba bym wybrał najlepiej studenta, który ma o wiele obniżone koszty związane z utrzymaniem tego pracownika. Jeśli wymagacie jednak pracownika, który jest doświadczony, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że trzeba zapłacić. Ja wybieram z reguły jednak lepszego fachowca, w zależności od kogo potrzebuję. Jeśli pracownik 26 lat ma lepsze doświadczenie, bo już się czegoś nauczył, warto się zastanowić, czy jednak nie zatrudnić tego człowieka, mimo że on jest droższy, ponieważ ta osoba, wbrew pozorom, jednak może Wam wprowadzić o wiele ciekawsze rzeczy, wypracować te pieniądze, które na niego trzeba wydać. Tylko dlatego, że ma doświadczenie, że mu się chce i tak dalej. Do roku 26 pamiętajcie, te osoby, co uczą się jeszcze, więc
Wy im dajecie jakby sposób nabierania wiedzy. Coś za coś. No musicie o tym pamiętać. Jest to też jeden coś takiego, co powoduje na waszych kosztach, tak? Kolejnym rzeczą, gdzie możecie oszczędzać pieniądze, to znowu na podatkach, jest to ryczałt. Słuchajcie, w 2021 roku rząd wprowadził co? Ryczałt. W 2020 były tylko cztery dziedziny, jeśli dobrze pamiętam, nie chcę skłamać, gdzie można było wykorzystywać ryczałt. W 2021 rząd się obudził, powiedział fantastycznie, dam wam ryczałt, że możecie korzystać z ryczałtu. Co to znaczy ryczałt? Ryczałt to jest podatek od przychodu. Słuchajcie, jeśli płacicie podatek ryczałtowy, nie możecie odliczać kosztów. To się opłaca przy zyskownych interesach. Przykładowo, jeśli sprowadzacie na przykład jakieś towary z Chin i macie wysoką marżowość, to lepiej wziąć podatek ryczałtowy, bo tam będziecie mieli podatek z rzędu 3%. Słuchajcie, to przy dużych sumach zaczyna być bardzo interesujące, bo jeśli zrobisz obrotów w roku podatkowym, przyjmijmy 100 tysięcy złotych, no to macie tylko 3000 złotych podatku? Super, nie? Jeśli był to towar wysokomarżowy, czyli kupiliście go za 50 tysięcy, no to macie 40 tysięcy, 47 tysięcy jakby już wyczyszczone po podatkach. Bo 100 tysięcy minus 3000 tego podatku macie 47 tysięcy. Ale to się opłaca przy wysoką marżowości. Jeśli inaczej, jeśli wasze koszty związane na przykład z zakupem towaru będą na poziomie 95 tysięcy złotych, czyli kupicie drogi towar, macie niską marżę, obrotu dużo i kosztów dużo, to nagle się to nie opłaca, bo będziecie mieli 100 tysięcy minus przychód od przychodu 3%, zostanie 97 tysięcy i okaże się nagle, że zostało wam 2000, a te 2000 na pewno się wam rozleci. Warto się zastanowić nad tym pozycją. Jest bardzo dużo PKD, gdzie możecie wykorzystać różne stawki podatkowe, bo one są na poziomie 3%, 8,5%, chyba 5%, nie pamiętam dokładnie, bo nie jestem księgowym i nie stosowałem tych niskich stawek, ale to też jest bardzo ciekawe. Można to wykorzystać, na przykład jak ja nagrywam filmy, to produkcja tych filmów jest na poziomie 8,5%. Czyli jeśli wystawię w firmie wewnętrznej, tutaj w spółce z o.o. za 10 tysięcy złotych fakturę za wykonanie tego filmu, na przykład, w cudzysłowie, no to zapłacę z tego tylko 850 zł i mam 9 tysięcy złotych ponad pieniędzy, które już nie muszę podatkować. W wypadku, gdyby to było na podatku liniowym, zapłaciłbym 1900 zł. Jest różnica? Jest różnica. To jest prawie raz tyle. A pomyślcie teraz o skali, nie? Można się zastanowić. Przy handlu to jest jeszcze bardziej, bo tam jest 3%, nie? Więc uważajcie na to i zastanówcie się, czy to można wykorzystać. Jednym z ciekawszych też oszczędności, ale to przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, jest nie wchodzenie na podatek VAT. Moim zdaniem, słuchajcie, to jest pułapka lub nie pułapka, w zależności jaką działalność prowadzicie. Bo jeśli ta działalność nie wymaga jakichś specjalnych kosztów związanych z VAT-em i nie jest to rozwojowe, to warto wejść na początku bez VAT-u. Na przykład macie jakieś samochody, jeździcie jak taksówkę i macie małe koszty jakby z VAT-em, a dużo sprzedajecie z VAT-em, tak? Nie wiem, czy to zrozumieć. Na przykład podobnie jak z ryczałtem. O, jeśli macie małe koszty, a duże sprzedaż, to do 200 tysięcy możecie to sprzedawać bez VAT-u. Oszczędzacie co? Oszczędzacie to, że możecie te 23% VAT-u zostawić u siebie w kieszeni. Trudno mi to trochę wytłumaczyć, nie rysując tutaj coś, mógłbym coś narysować, ale przyjmijmy, poszukamy tutaj tego jakiegoś długopisu. O, już jestem. Przepraszam. Przyjmijmy na przykład, że mamy 10 tysięcy złotych, to gdybyśmy byli podatnikiem VAT, to musielibyśmy tu zrobić, to jest 91 przez 83, tak się przeliczy, to jest około 9, oj, bym musiał mieć kalkulator. O tą kwotę, to jest 1830, jeśli dobrze pamiętam, 1830, o, 0, 7, 1,
9, 8. Tyle macie. 8170. Tyle byście mieli przy podatku 23%. Może tu się pomyliłem gdzieś w jakichś obliczeniach, ale myślę, że nie. Bo w wypadku, jak nie jesteście VAT-owcem, to całe te 10 tysięcy zostaje u Was w kieszeni. Czyli kwota 1830 zł, jak nie jesteście VAT-owcem, zostaje u Was w kieszeni. Minusem jest wtedy tylko to, że jeśli mielibyście podobne koszty, gdzie płacicie podatek VAT, to tego podatku nie możecie wtedy odliczyć. Nie wiem, czy to jest takie jasne, bo VAT zawsze był dla wszystkich skomplikowany, ale spróbujcie zrozumieć jedną rzecz. Jeśli sprzedajecie coś za 10 tysięcy złotych i nie jesteście podatnikiem podatku VAT, to zaoszczędzacie współczynnik 1,83, czyli to jest 23%. 23% to jest tutaj, od tej kwoty. 8170 razy 23% wyjdzie 1830, co daje 10 tysięcy. I tą kwotę 1830 możecie zaoszczędzić, nie będąc podatnikiem podatku VAT. Jeśli już jesteście tym podatnikiem VAT, pamiętajcie, że tą kwotę musicie zapłacić Urzędu Skarbowego, ale wszystkie kwoty związane z zakupem i VAT, który tam jest, możecie odliczać od tej kwoty, więc to się wyrównuje. W zależności jaka działalność, ale do 200 tysięcy przy małej działalności na przykład opłaca się nie wchodzić w VAT. Na przykład, powiem Wam taka prosta rzecz, usługa związana z wymianą kół. O, takie proste rzeczy. Co dwa sezony wymieniamy, na wiosnę i na jesień wymieniamy koła i ci ludzie, jeśli nie handlują oponami, tylko wykonują usługę swoją, tam nie ma kosztów związanych z ich wykonywaniem pracy, tak? Czyli dla nich lepiej, żeby oni wykonywali usługę bez VAT-u, ponieważ tą kwotę zostanie u nich w kieszeni. Jakie oni mają koszty związane z ich wykonywaniem działalności? ZUS-y to są u siebie, a jeśli to spółka ZOO, to w ogóle nie ma. A przede wszystkim VAT-u nie muszą odprowadzać. No i podatek jest wtedy liczony od tej kwoty, a nie od tej, ale oszczędności podatkowe są zdecydowanie lepsze tutaj, bo tu by był raz podatek, a tutaj by na przykład, gdyby to był podatek liniowy, to jeszcze 19% od tej kwoty musi zapłacić. Nie wiem, ile to jest, ale jakaś kwota z tej kwoty wychodzi. A tak zapłaci 19%, gdyby był na liniówce z tej. Tak? Dobrze. Jakim jeszcze są takie oszczędności w firmie? Oszczędności w firmie to są na przykład, żeby nie brać kredytów. Albo jeśli już weźmiecie te kredyty, to starajcie się natychmiast spłacać. Ja Wam powiem z mojego doświadczenia, jak to wygląda. Biorę kredyt i co? Staram się go jak najszybciej spłacić. Słuchajcie, wolność kredytowa to jest fantastyczna rzecz. Jeśli kiedyś... Popatrzcie wokół siebie. Wszystkie osoby są zakredytowane. Albo karta kredytowa, albo jakiś tam kredyt, albo kredyt hipoteczny, kredyt na ja nie wiem na co, na wyjazd, na narty, czy coś takiego. Ludzie kredytują się absolutnie na wszystko. Raty na samochody, raty na telewizory. Ludzie się kredytują, ciągle są zadłużeni. Starajcie się spłacać te kredyty. Bo ja już miałem taki przypadek, kiedy wziąłem kredyt obrotowy, rachunku obrotowym i kiedyś bank mi wypowiedział, 200 tysięcy muszę spłacić w ciągu jednego miesiąca. Słuchajcie, jest to bardzo, bardzo ciężko. Teraz, jeśli biorę kredyt, to jedynie hipoteczny, czyli na zakup jakiejś nieruchomości, kolejnej, którejś, żeby kupić to i ten budynek musi na mnie zarabiać. Ale staram się szybko spłacać ten kredyt. Dlaczego? Żeby bank, uwolnić się od banku, mieć taką wolność, swobodę myślenia, że nie mam kredytu, nie mam żadnych kolejnych rat i tak dalej. To samo dotyczy to leasingowania samochodów. Ja przez cały swój okres życiowy, biznesowy, nie kupowałem nowych samochodów. Wiecie dlaczego? Bo uważam, że lepiej kupić auto takie, na jakie mnie stać w tej chwili, niż brać go na kredyt i myśleć cały czas o tym, że mam jakąś ratę kredytową. Starajcie się tego nie robić. Po co? Po co robić coś takiego? Ja podziwiam ludzi, którzy zarabiają na przykład 2 czy 5 tysięcy złotych i kupują samochód za 150 tysięcy. I ledwo wyrabia na te raty. Bez sensu, słuchajcie, bez sensu. Czy nie lepiej kupić auto za 20 tysięcy i jeździć i nie płacić tych rat i zaoszczędzić później, kupić sobie lepszy i tak dalej? Można tak. Ja tak robiłem cały czas.
i nie kupuje samochodów samych nowych, żeby się tylko pokazać między znajomymi, bo znajomy popatrzy, pokiwa i pójdzie dalej. A tobie zostanie rata kredytowa. Uciekajcie z tych rat kredytowych. Nie bierzcie jakichś głupich kredytów. Nie bierzcie leasingów, jeśli nie potrzebujesz. Jeśli bierzesz leasing, to pamiętaj na rzecz, na maszynę, która zarabia na ciebie. Która zarobi na ratę kredytową, na ratę odsetkową i jeszcze zarobi na ciebie pieniądze. To ma sens. Ale w wypadku na przykład samochodów, samochód dzisiaj warty 50 tysięcy, a za rok jest warty 35 tysięcy. Nie to, że on straci na wartości, to jeszcze zapłacić ratę kredytową i ratę odsetkową. No bez sensu, słuchajcie. Lepiej wziąć, zapłacić, stary samochód kupić i jeździć stary. To jest zwłaszcza dla początkujących. Naprawdę, oszczędzajcie te pieniądze, bo te pieniądze ciężko musicie zarabiać. One łatwo z nieba nie wylecą. Z nieba nie lecą. Co tu jeszcze wam powiedzieć? Myślę, że to są takie jedne z podstawowych rzeczy. Mam tu sobie zanotowane jeszcze, ale... taka ciekawa rzecz, którą ja też robię, zanotowałem sobie też. Negocjacja ceny. Słuchajcie, to jest fajna rzecz. Ja jestem handlowcem, od zawsze byłem handlowcem i zawsze to lubiłem. Absolutnie. I kiedyś, jak jeździłem po towar, zawsze podchodziłem, mówię, jaka cena jest tego towaru. Jak kupowałem go w hurcie, na przykład 10 sztuk danego towaru, mówię, okej, no cena kosztuje X, tak? Ale jak kupiłem już 15, powiedziałem, słuchajcie, ale biorę 5, przeliczcie, ja chcę mieć 10, no chcę jeszcze 1% dodatkowo rabatu. I tak dalej, i tak dalej. Co daje, że nagle się okazuje, że towar pod cena podstawowa jest niższa o 10%. Te 10% to jest wasz zysk. Dalej wam powiem. Idziecie do sklepu z MediaMarkt, spróbujcie, przetestujcie. Wydaje się, że tam są ceny stałe. Podchodzisz do pani i mówisz, proszę panią, kupuję telefon. I powiedz jej jedną rzecz. Chciałbym, żeby ta cena była inna. Ona za każdym razem pójdzie do swojego menadżera i zastanowi się, czy nie można upuścić 20 zł. Dlaczego? Bo konkurencja ma 20 zł. Jak nie ma konkurencja 20 zł, to da te 20 zł dlatego, żeby ciebie utrzymać, żebyś ty tam chodził. I jak kupując gdziekolwiek, jakiekolwiek towary, często pytam, proszę panią, ale ja chciałbym negocjację ceny. Co się okazuje, że nawet tą negocjację ceny dostaniecie w sklepach firmowych, sieciowych i tak dalej. Wystarczy powiedzieć menadżerowi, że robicie takie, a nie inne zakupy i oni wam dadzą albo jakiś bonus, albo dają jakiś prezent, cokolwiek. Nagle się okazuje, że macie wartość dodaną, bo tylko się upomnieliście o to. Tylko starczy powiedzieć halo, a ja bym chciał dostać rabat i go dostajecie. Takie proste. W krajach arabskich to jest coś takiego, że jak się nie potargujesz, to tego pana, który ci to sprzedaje, wręcz obrazisz. U nas jest kultura troszeczkę inaczej, że wydaje się, że cena, która jest na półce, to już jest taka cena, którą absolutnie jej nie możesz zmienić. Nieprawda. Możesz. Podejdź, zapytaj i kup to taniej. Jest bardzo dużo takich artykułów, które możecie wykorzystać na targując się. I wydaje się, że to są małe kwoty. Słuchajcie, ziarnko do ziarnka nazbiera się miarka, nie? Jak to tak mówią. Myślę, że to by było tak z grubsza wszystko. Szukajcie niższych cen, to też jest taka oszczędność. Jeśli też można zwrócić uwagę, patrzcie, jeśli macie jakiś towar, kupujecie na Allegro czy gdziekolwiek, poszukajcie tych cen niżej. Zobaczcie, czy cena, która oferuje się na danej stronie internetowej, czy nie można je znaleźć gdzie indziej na cenie bezpośrednio u klienta, na stronie internetowej tego bezpośredniego sprzedawcy. Allegro zawsze ma około od 8 do 12% narzutu, gdzie to trzeba gdzieś te pieniądze zarobić. I wy na Allegro kupując, ten człowiek, który sprzedaje, musi te 12 lub 8% zapłacić. To jest bardzo dużo kwota. Wystarczy, że znajdziecie tego producenta na stronie internetowej, zadzwonicie do niego, powiecie, że chcecie kupić u niego bezpośrednio poza Allegro i okazuje się, że macie 8 do 10% czy 12% taniej. To są takie drobne rzeczy, ale istotne. Ja tak robię zawsze i spróbujcie tak wykorzystać. Wierzcie mi, że to nie chodzi o to, że oszczędzacie, tak jak powiedziałem na początku, na wakacje, tylko po prostu jest to waszą rutyną i dzięki temu cały czas zarabiacie pieniądze. Raz, zarabiacie ją poprzez wasze pomysły na biznes, a dwa, że kupując coś, też możecie zarabiać poprzez tylko tego, że się upomniecie o lepszą cenę.
Słuchajcie, to tak bardzo w skrócie chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że to zrozumiałe było i Was tutaj nie zanudziłem. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie pytania. Jak powiedziałem na poprzednim materiale, że osoby, które dają subskrypcję, będę zapraszał do Zooma, czy gdzie tam się będziemy spotykać i te osoby mogą ze mną rozmawiać. Będę wyjaśniał, będę tłumaczył, starał się o tym opowiadać, o całym biznesie, bo mam bardzo duże doświadczenie i mogę wiele, wiele pomóc. Więc zapraszam do subskrypcji, zapraszam do dawania łapki w górę, udostępniajcie to, dawajcie komentarze, pytajcie, starajcie się ze mną spotkać na Zoomie i będziemy rozmawiać. To wszystko na dzisiaj. Polecam też Twoje Zdrowie 24 i do zobaczenia. Cześć!